Hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj między innymi sprawdzimy, czym mogą grozić paranormalne śledztwa i granie z tym, czego nie znamy. Zajrzymy do nawiedzonego mieszkania, odwiedzimy nawiedzoną farmę, zobaczymy nagranie z kamery monitoringu, na którym rzekomo uchwycono ducha, a na koniec rzucimy okiem na dwa bonusowe klipy. Tak jak zawsze, będzie strasznie ciekawie, więc upewnijcie się, że zostaniecie do samego końca. Rozpoczniemy dzisiaj od czegoś bardzo poważnego i potencjalnie niebezpiecznego. Od czegoś, co możemy nazwać duchowym przywiązaniem. Mowa tu o sytuacji, kiedy nieznany byt, czy jak wolicie właśnie duch, przyczepia się do jednej konkretnej osoby i zaczyna w negatywny sposób oddziaływać na jej życie. Takie przypadki, choć są bardzo rzadkie, naprawdę się zdarzają i wcale nie musimy daleko szukać, bo czegoś takiego doświadczył jeden z członków naszej rodzimej ekipy poszukiwaczy duchów, PPTV, kiedy właśnie przyczepił się do niego byt imieniem Michał. Jednak tym razem nie o nim. Dzisiaj skupimy się na jednym z autorów znanego wam już kanału Paranormis. Analogicznie do naszego rodaka, Jordan od pewnego czasu odczuwał wokół siebie obecność czegoś nieznanego i tajemniczego. Bardzo często też działy się dookoła niego trudne do wytłumaczenia zjawiska. Problem w tym, że od kilku miesięcy, czyli od momentu, kiedy zaczął zajmować się badaniem zjawisk paranormalnych, cokolwiek obrało go na cel, znacznie zyskało na sile. Tak więc mężczyzna postanowił się w końcu tym zająć, a w pierwszej kolejności wpadł na pomysł, że na kilka dni odizoluje się od innych po to, aby sprawdzić, czy rzeczywiście to on sam jest problemem. W tym celu spędził kilka dni i nocy w pożyczonej od rodziców przyczepie kempingowej. Możecie pomyśleć, że te parę dni to zbyt krótko, żeby dojść do jakichkolwiek sensownych wniosków i przyznałbym wam rację, gdyby nie to, że nawet tak krótki czas wystarczył, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Podczas dwóch pierwszych nocy w przyczepie, Jordan doświadczył głównie problemów z jej elektronicznym wyposażeniem, jak i ze sprzętem, w który się zaopatrzył. Były to głównie zakłócenia w działaniu elektroniki, dziwne szumy, czy niewyjaśnione dźwięki i warknięcia, które dla jasności nazwiemy EVP. Jednak to dopiero trzecia noc dostarczyła niezbitych dowodów na to, że dookoła mężczyzny dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Who is that? Hello? Who are you? Why are you following me? Who are you? Anybody in there? Thank you.
Po tym wszystko stało się jasne. Niestety, czymkolwiek jest byt, który przywiązał się do mężczyzny, wydawał się nie do końca być zadowolony tym, że stał się obiektem śledztwa. Mimo że tamtej nocy Jordan opuścił przyczepę, tajemniczy byt nie pozwolił o sobie zapomnieć nawet na chwilę, nawet kiedy mężczyzna przebywał już w swoim domu. W pewnym momencie wieczorem jego szczeniak zaczął się dziwnie zachowywać, zupełnie tak jakby coś widział, a chwilę później jakby czegoś bardzo się bał. Ale był to dopiero początek. Niedługo po tym z wielu części domu zaczęły dobiegać dziwne odgłosy, których mimo że bardzo się starał, mężczyzna po prostu nie mógł zignorować. A nagły dźwięk dzwonka do drzwi był impulsem, który popchnął go do dokładnego rozejrzenia się po domu. Hello? Fuck. Fuck. Why are you following me? Fuck this shit, I'm so fucking done with this! Mimo że to, co się wydarzyło, było bardzo niepokojące, to nie to było najstraszniejsze. Dokładnie przeglądając nagrania z tamtej nocy, Jordan na jednym z nich dopatrzył się czegoś przerażającego. W momencie, kiedy mężczyzna uważnie przyglądał się szybie, w którą coś zostało z całą pewnością rzucone, nie zauważył, że z głębi pomieszczenia obserwuje go coś złowrogiego. Co więcej, kiedy się obrócił, nie było po tym ani śladu. Taki rozwój wydarzeń zmusił mężczyznę do poszukania konkretnej pomocy i na szczęście trafił na kobietę, medium, która zajmuje się właśnie takimi sprawami. Aktualnie nie było z ich strony żadnego update'a, ale na pewno już niedługo pokażą nam, jak sytuacja rozwinęła się dalej. Tymczasem zachęcam was do sprawdzenia tego materiału na ich kanale, jak i zresztą wszystkich innych, bo Paranormies robią naprawdę świetną robotę. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Kolejne nagranie w naszym dzisiejszym zestawieniu pochodzi z TikToka, konkretnie z profilu mężczyzny Antonio Delgado. Samo nagranie jest krótkie i owiane tajemnicą, bo sam autor nie chce zdradzić kompletnie żadnych szczegółów. Tengo mucho miedo. Me quedé solo en la casa. Me han pasado cosas desde que vi ese maldito video. Escucho cosas. No hay luz. No sé qué hacer. Escucho muchas cosas. Ay, Dios, tengo miedo. ¿Qué pedo? ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mames! Mimo że nagranie trwa tylko kilkanaście sekund, to jest dość ciekawe, a szczególnie to, co znajduje się na jego końcu. Tajemnicza postać wychylająca się zza ściany. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, autor nie zapewnił żadnego info, ale jak dobrze wiecie, lubię drążyć i rozkminiać, tak więc przeglądając jego profil, natknąłem się też na coś takiego. Si hay alguna presencia maligna, que se aparezca. W odróżnieniu od pierwszego nagrania, autor w tym TikToku wyśmiewa zjawiska paranormalne, więc równie dobrze to, co widzieliśmy, mogło być niczym więcej niż ciekawym fejkiem, ale o tym, moi drodzy, zdecydujcie już sami. Trzecie nagranie na naszej liście pochodzi z kamery przemysłowej zamontowanej na jednym z budynków i zostało wykonane w pobliżu cmentarza w mieście San Roque. Według mężczyzny, który wrzucił je do internetu, udało się na nim uchwycić ducha wychodzącego właśnie z wcześniej wspomnianego cmentarza.
I faktycznie, jeśli dobrze się przyjrzymy, to co znajduje się na nagraniu wygląda jak nie do końca zmaterializowany cień człowieka. Pytanie tylko, czy naprawdę udało się zarejestrować coś podobnego do ducha, czy jest to tylko i wyłącznie wina słabej jakości kamery, która ma problem z odróżnieniem kolorów pikseli, przez co osoba przechodząca w tamtym miejscu najzwyczajniej zlewa się z tłem. Ja nie jestem tutaj specjalistą, więc najlepiej będzie, jeśli wypowiecie się o tym wy sami. Przenieśmy się teraz na nawiedzoną farmę, którą jakiś czas temu odwiedziła ekipa łowców duchów z kanału Mindseed TV. Historia tego miejsca jest na tyle barwna, że autorzy materiału nie mogli nawet swobodnie o niej mówić na YouTubie, co oznacza, że działo się w tym miejscu naprawdę dużo chorych rzeczy. Ale jakich? Tego niestety możemy się tylko i wyłącznie domyślać. Co ważniejsze, już kilka chwil po wejściu do budynku zaczęło się robić bardzo ciekawie. Hello? Kiedy po wejściu do domu znaleźli się w pobliżu kuchni, przywitało ich naprawdę niecodzienne zjawisko. Większość szafek w pomieszczeniu samoczynnie się otworzyła. Na nasze szczęście, tak doświadczonych łowców duchów nie da się łatwo przestraszyć i mężczyźni kontynuowali śledztwo. W pewnym momencie ich uwagę przykuł lekko słyszalny szept dobiegający jakby zza ich pleców. Kiedy się obrócili, na górze samoczynnie zapaliło się światło. Zaniepokojeni mężczyźni postanowili dokładnie sprawdzić wszystkie pokoje, ale nie znaleźli nikogo, kto mógł sobie z nich w ten sposób żartować. Otrzymali natomiast wiele odczytów na sprzętach, które ze sobą zabrali. Wyglądało na to, że w tym miejscu znajduje się ogromna aktywność paranormalna. Z kolei później było tylko i wyłącznie ciekawiej. Hello? It's like a fucking hidden door in a fucking hidden door. Oh my god! What was that? Hello? It's like a fucking hidden door in a fucking hidden door. Oh my god! What was that? Kiedy znaleźli sprytnie ukryte drzwi prowadzące na strych, coś dało im wyraźnie znać, że znajduje się właśnie w tamtym miejscu. I to właśnie tam, w następnej kolejności, przeprowadzili sesję z niesławną tabliczką Ouija. To jednak możecie obejrzeć sobie później na własną rękę, a ja teraz pokażę wam, co spotkało jednego z nich podczas spania w tamtym miejscu już po zakończeniu śledztwa. Gdy mężczyzna spał w najlepsze, drzwi prowadzące na strych powoli same z siebie się otworzyły. W niemalże tym samym momencie możemy zobaczyć, jak coś złapało za kołdrę, tylko po to, żeby po chwili szarpnąć ją mocno do góry. Jak opowiadała później ofiara, w tamtym momencie ze snu wyrwał go mocny podmuch mroźnego powietrza. Oczywiście po tym incydencie nie został w tamtym miejscu ani minuty dłużej. Zachęcam was do obejrzenia tego materiału na własną rękę, bo pominąłem sporo ciekawych rzeczy, które mogą was zainteresować. Link znajdziecie w opisie. Na koniec mam dla was jeszcze dwa filmy bonusowe, które mogą być dla was ciekawe. Do pierwszego nie posiadam niestety żadnych informacji, z kolei drugi jest krótkim nagraniem pochodzącym z japońskiego kanału, który już kilka razy widzieliśmy, Clipstore, i jest urywkiem z ich śledztwa w jednym z nawiedzonych japońskich mieszkań. Jeśli zaś chodzi o tajemnicze pierwsze nagranie, to najlepiej będzie, jak zobaczycie je sami.
Nie wiadomo, skąd pochodzi to upiorne nagranie, ani kto jest jego autorem. Nie wiemy również, kim jest mężczyzna na nim widoczny, ani czym jest to, co znalazło się na tylnych siedzeniach jego samochodu. Nagranie dostarcza jedynie samych pytań, bez żadnych nawet najmniejszych odpowiedzi. A teraz drugie bonusowe nagranie. I tymi tajemniczymi akcentami dzisiaj skończymy. Dzięki za obejrzenie i wasz poświęcony czas. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli postanowicie zostawić po sobie łapkę i subskrypcję. Oczywiście, tak jak zawsze, chciałem z całego serca podziękować wszystkim ludziom, którzy postanowili wspierać kanał finansowo. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Miłego dnia i do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.